Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku chciałbym z wami porozmawiać na temat ekipy Freeza. No powiem wam szczerze, dzieje się bardzo źle w tej ekipie. Mimo tego, że jakby nigdy nie byłem największym ich fanem, bo dla mnie to jednak było, no nie był to po prostu content, który chciałbym oglądać, ale oglądałem kilka odcinków, jakby nic mi to tam nie przeszkadzało, że sobie był Freezu, nagrywał odcinki z ekipą, robił na tym dobre wyświetlenia i tak dalej. O co chodzi w tej całej dramie? No można powiedzieć, że ekipa Freeza podzieliła się na dwa obozy. W jednym obozie jest Freeze i jakby wszyscy, którzy go wspierają, a z drugiej strony jest Tromba. Wydaje mi się, że można Trombę jednak opisać jako tego, który jest jakby tą główną stroną tego zarzutu. I kto jest za Trombą? No to za Trombą jest tak. Patec, Murcik, Mini Mike, Marcysia i poczciwy Krzychu. No także, no można powiedzieć, że to śmiało, no to jest po prostu połowa ekipy chce odejść. I to już było jakby oficjalne oświadczenie na Instagramie, które napisali, że tak, oficjalnie dla nich już ten projekt jest skończony. I co na to Freeze, czyli jakby ta druga strona, no i wujek Łuki powiedział jasno, że wiążą ich umowy i że nawet nie ma takiej opcji. Powiem wam szczerze, pamiętam jak ekipa Freeza była porównywana do Teamu X. Kto tego nie pamiętam, to już wam przypominam, o co tam chodziło. W pewnym momencie ekipa X, znaczy Team X był naprawdę bardzo mocny na YouTubie. Robił świetne wyświetlenia, ludzie to jednak oglądali. Ale pamiętam, że padały cały czas takie zarzuty jak na to, że bo w Teamie X to oni tam mają umowy, to nawet nie jest grupka znajomych, tylko po prostu influencerzy, którzy mają płacone za to, żeby tam po prostu nagrywali odcinki i bardzo często te odcinki wyglądały po prostu źle, bo oni tam dosłownie na niektórych odcinkach to wyglądali, jakby mi się nic nie chciało, po prostu jakby ktoś powiedział, masz 20 zł, nagraj ten odcinek. Pamiętam, że to było jeden z głównych zarzutów do Teamu X. I pamiętam właśnie, jak to było porównywane do ekipy Freeza, gdzie zawsze ludzie mówili, bo to tam nie ma żadnych umów, widać, że to jest bardziej naturalne, jest większy luzik na tych odcinkach, widać, że to po prostu była grupka znajomych. I powiem wam szczerze, teraz po tej dramie wydaje mi się wszystko to strasznie dziwne. Tak jak przedtem każdy mówi, że to jest ekipka znajomych i pamiętam też jeszcze był taki wywiad z Wardęgą, gdzie on mówił, w ekipie Freeza też są umowy. Po prostu Freeze podpisywał z tymi członkami też umowy. I teraz z biegiem czasu się okazało, że jednak miał rację. Jednak wiążą tych uczestników tego projektu, konkretnie ekipy Freeza, wiążą ich jednak umowy i poufności. I nawet jeśli któryś z tych uczestników chciałby coś powiedzieć, to nawet nie może, bo po prostu są ogromne za to kary lub po prostu nawet nie, że karę, on po prostu nie może i jest koniec. Na tym jakby polega umowa. On nawet nie może wyjść, kiedy chce, jakby z tego, mimo tego, że mu się nie będzie podobał, to on musi być, bo ma umowę podpisaną. No tak to działa. No to sobie jednak dorośli ludzie. Powiem wam szczerze, jest to dla mnie wszystko strasznie dziwne. No tak jak ja myślałem, tak chociaż ja myślałem, no, że jest to jedna grupka znajomych, która chce się trzymać razem, która sobie zarabia z tego YouTube'a, którzy jednak dobrze się dogadują, no wiecie, życie w jednym domu i takie rzeczy. A tu się później okazało, że nagle jedna wypowiedź Trąby i to nawet nie do końca nawet powiedział, co mu leży, no bo oczywiście nie mógł. I wywołała się taka drama. O co tu chodzi? No nie wiem, czy tu chodzi o pieniądze, czy tu chodzi o po prostu atmosferę w tym. Wydaje mi się, że może być i to, ale wydaje mi się, że musiało być tam jeszcze coś innego, że oni się po prostu zdecydowali aż napisać na tym Instagramie oficjalne oświadczenie o tym, że chcą wyjść. Powiem wam szczerze, na ten moment ciężko jest jakby oceniać, szczególnie, że nie znamy szczegółów. Naprawdę chciałbym, żeby udało się komuś dotrzeć do tych umów. Oczywiście to sami jakby z tej strony Trąby nigdy tego nie zrobią i Freeze pewno też nie. No bo jakby nie chcę, żeby pewną umowę widział każdy. Dlatego chciałbym, żeby ktoś do tego dotarł, żebyśmy widzieli szczegóły, jaki tam jest po prostu podział, chociażby finansowy, ile zarabia Freeze z tego, ile zarabiają ci inni youtuberzy, jak to wygląda, co oni mogą, czego oni nie mogą. Naprawdę jestem mega ciekawy, co tam musi być zapisane i jak ta umowa musi wyglądać. Według mnie, co teraz będzie dalej? No powiem wam szczerze, nie mam pojęcia. Nie wiem, jak to ma wyglądać, że nagle ekipa Freeza, gdzie z grupki znajomych,
stało się takie coś. Wydaje mi się, że to po prostu jedyne rozwiązanie, jakie tam będzie, to będzie sprawa w sądzie. Wydaje mi się, że to jednak skończy, bo to po prostu pójdzie w tą stronę, że będą się sądzić, czy oni mogą wyjść z tej ekipy, czy nie. I w tym momencie znowu mi się przypomina ta słynna akcja oczywiście z Teamem X, gdzie chociażby taka Lexi czy Dubiel już po prostu nie chcieli być w Teamie X. Oczywiście kłócili się w sądzie. Spotlight, czyli Spotlight to byli ci, którzy produkowali, jakby wyprodukowali ten produkt tego Teamu X i tych influencerów w sumie też. No i wydaje mi się, że w tej sytuacji może być podobnie. Liczę jeszcze na to, że oni się jednak jakoś dogadają z tym Freezem lub Freeze z nimi, kto jak uważa, kto jakby po jakiej stronie stoi. No wydaje mi się, że może być ciężko, jeśli chodzi o takie rzeczy. Wydaje mi się, że tu jednak będą wynajmowani prawnicy i to jednak skończy się w sądzie. No powiem wam szczerze, jakby to się tak miało skończyć, no to naprawdę jest nieciekawie i to byśmy mogli na tym o tym powiedzieć tylko jedno, że na YouTubie nie ma znajomości. Tam po prostu chodzi o pieniądze, pieniądze, lajki i suby. No trochę przykre to by było tak szczerze podsumowanie tego, no ale wydaje mi się, że chyba jednak najbardziej prawdziwe. Co do komentarzy widziałem, że jednak ludzie wspierali Freeza. Chodziło im tu konkretnie o to, że Freeze jakby zrobił ten cały projekt od podstaw, że jakby on tak szczerze dał im wszystko, on ich wypromował. No i powiem wam szczerze, coś w tym jest. No bo jakby nie patrzeć, to Freeze jest tym głównym inicjatorem tego wszystkiego. On jednak później brał tych ludzi. Znaczy, to on też miał większość tych pomysłów, chociaż nie wiemy, dlatego nie do końca chcę tu jakby oceniać. Co ja sądzę na ten temat? No nie wiem, na razie bez żadnych szczegółów ciężko jest jakby cokolwiek powiedzieć, szczególnie na to, że jakby nie znamy ani jednej strony, co ma do powiedzenia, bo nie może, ani drugiej strony, czyli tej strony, która trzyma Freeza jakby, no bo znaczy oni też nie będą chcieli tego ujawniać na YouTubie, ani ogólnie do mediów, jak już to myślę, że będą to sobie wyjaśniać prywatnie. Powiem wam szczerze, dziwne to strasznie będzie, jak to będzie wyglądało teraz, że oni będą nagrywać w sumie tak by nie patrzeć te odcinki jak niewolnicy. No są po prostu niewolnikami umowy, no bo inaczej tego nie idzie nazwać. Trochę śmiesznie jak to wszystko się stało, że Team X, który był za to hejtowany, a ekipa Freeza nie, nagle się odwróciły role i ekipa Freeza za to jest hejtowana. No także, no powiem wam, strasznie dziwna sytuacja. I teraz to jest to najlepsze. Kto w tej sytuacji jest największym wygranym? Czy to jest Freeze? No ja bym powiedział, że nie do końca. Sypie mu się grupka znajomych i cały w sumie projekt. Czy to jest Tromba i ludzie, którzy go wspierają? No też nie, bo już dostali od ludzi i są niewolnikami umowy. Największym, uwaga, wygranym tego wszystkiego jest Patecki. O co tu chodzi z Pateckim? No jak wszyscy wiemy, był taki jeden okres, gdzie po prostu Patecki, można powiedzieć, że ciągnął tą ekipę pod względem wyświetleń i opinii ludzi. Wyglądała tak szczerze, ekipa w tamtym momencie już bardzo średnio, wyglądała na wypalona, bardzo dużo tych odcinków po prostu wygląda jakby były robione totalnie z dupy, nikt by tego nie oglądał, po prostu nudziło im się, co robili odcinki. A Patecki wtedy podróżował po świecie, gdzie ludzie naprawdę sobie chwalili ten content. I w czym tu jest największy wygrany właśnie Patecki? Chodzi mi tu konkretnie o to, że tak, zdobył wyświetlenia, zdobył subskrypcja, ludzie go pokochali i teraz to jest to, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Patecki nie jest związany z żadną umową z Freezem. Lub jak już jest jakąś umową związany, to naprawdę taką, która nie ogranicza go praktycznie w ogóle. Patecki może powiedzieć wszystko, co chce. Czy to użyje? No wątpię. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że Patecki nie chciałby sobie tak niszczyć swojej opinii o sobie. Skąd to wiemy? Wiemy to po prostu z jednego z tweetów, które Patecki wysłał i tam Tromba to skomentował. No, czy to jest tak do końca potwierdzone? Oczywiście, że nie. No musimy się tak domyślić. Ale jednak większość ludzi tak uważa i powiem wam szczerze, ja też tak myślę. Co do tego całego projektu, no jak wszyscy wiemy, ekipa okazała się wielkim sukcesem. Produkty sygnowane ekipą oraz różne akcje, spółki. No powiem wam szczerze, projekt bardzo udany, chociaż wydaje mi się, że to już jest koniec ekipy. Albo chociażby koniec ekipy, jakiej znamy i wydaje mi się, że to powoli będzie się przekształcało w taki, no niestety muszę to powiedzieć, Team X.
jeden lub dwa, jaki tam sobie chcecie. No, mnie to wszystko nie przekupuje, strasznie dziwna sytuacja. Czekam tak szczerze na więcej szczegółów. Ciężko jakby ocenić, kto w tej sytuacji na razie zawinił, kto jest wygranym, kto przegranym. Oczywiście oprócz Pateckiego, który jest jakby największym tutaj wygranym. No i tak szczerze na ten moment ciężko jakby wydawać wyroki, szczególnie właśnie, że tak jak już powiedziałem, nie wiemy do końca, co się tam dzieje, co jest napisane na tych umowach. I to w sumie tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć w tym odcinku. Także jeśli Wam się spodobało, to oczywiście zostawcie lajka, zostawcie suba. No i pamiętajcie, że moje odcinki są typowo do słuchania. Nie będzie tu jakby żadnego montażu, nie będziecie tu nic widzieli. Po prostu chodzi o to, żeby sobie puścić w tle i posłuchać. Także tyle na dzisiaj. Siemanko.